poniedziałek, 16 dzień października. Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Jeszcze co najmniej do jutra przyjdzie nam poczekać na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę na rzecz opozycji. Komentarze w regionie zebrał Paweł Jędrusik. Politycy obozu rządzącego mówią zgodnie. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Teraz prezydent zapewne liderowi Prawa i Sprawiedliwości misję utworzenia rządu powierzy. No i tutaj jest spory okres czasu na to, żeby premier Morawiecki, prezes Kaczyński, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili rozmowy, przeprowadzili negocjacje na temat utworzenia rządu. Ten ruch należy do Prawa i Sprawiedliwości i jest całkiem prawdopodobne, że zostanie on wykorzystany. Opozycja zdobyła dobry wynik, natomiast opozycja jest bardzo niejednolita. Ale tu piłeczkę odbija jeszcze opozycja, w tym poseł Maciej Kopiec z Lewicy, dla którego wyniki wyborów to zwycięstwo demokracji. No co ma powiedzieć PiS? PiS te wybory wygrał de facto pierwszym wynikiem tylko i wyłącznie. Nie może stworzyć rządu. Rząd będzie tworzyła opozycja i dzisiaj nie wątpię, że propaganda, która jeszcze jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, będzie wmawiała ludziom, że oni te wybory wygrali, natomiast fakt jest inny. Czerwona kartka dla PiS-u, ta frekwencja, ta mobilizacja i ten wynik partii opozycyjnych pokazuje, że Polacy naprawdę mieli tego dość. Poszli do urn, wzięli sprawy w swoje ręce. Powiem tak, super. No i wygląda wszystko na to, że opozycja będzie tworzyć rząd pojednania, przywracania normalności i takiego odpolitycznienia. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało spory problem, żeby móc rządzić, bo do tego partii nie wystarczałaby hipotetyczna koalicja z Konfederacją. PiS musiałoby więc szukać sprzymierzeńców w innych ugrupowaniach. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, o moje koleżanki i kolegów całej Polski, którzy startują z trzeciej drogi, my od początku startowaliśmy po to, żeby odsunąć PiS od władzy i ja mogę dać gwarancję z naszej strony, że my nie będziemy w ogóle z PiS-em rozmawiać. Naszymi jedynymi partnerami jest Koalicja Obywatelska i Lewica i wspólnie z nimi stworzymy nowy rząd. Na razie jednak nie wiadomo, kto znajdzie się w nowym rządzie. Ciężko nawet wskazać kandydata na premiera. Realnym scenariuszem jest to, że prezydent Andrzej Duda, do którego w pierwszym kroku będzie należała inicjatywa w zakresie wskazania kandydata na premiera, ten ruch wykona i niewykluczone, że po konsultacjach ze swoją macierzystą partią wskaże takiego kandydata. Niemal na pewno wiadomo już także, że referendum, które odbyło się podczas wyborów, będzie nieważne. W obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 13 453 077 osób. W obwodach, z których otrzymano dane, oddano 5 730 380 głosów, co stanowi 42,6% liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach. I podobna sytuacja jak na poprzedniej konferencji. Każde z pytań, z wyjątkiem pytania numer 2, uzyskało przeszło 96%. I choć dziś wszystkie partie uważają, że wybory wygrały, to tak naprawdę zwycięzca jest jeden – Narodowa Mobilizacja. Frekwencja wyniosła prawie 73% i jest rekordową w historii Polski. Najszybciej za 2 tygodnie będą znane wyniki badań DNA ciała znalezionego 20 km od wsi Borowce. W tej miejscowości Jacek Jaworek dokonał makabrycznego mordu swojej rodziny, potem zniknął. Teraz prokuratura okręgowa w Częstochowie bada okoliczności związane ze znalezieniem ludzkich zwłok zakopanych w lesie. Do odkrycia doszło w sobotę. Spacerowicz natknął się na rozkładające się szczątki. Karolina Komada. Las pomiędzy Żurawiem a Kuśmierkami pod Częstochową. To tutaj w sobotnie popołudnie mężczyzna natknął się na ludzkie szczątki. O swoim znalezisku powiadomił policję, która potwierdziła ten fakt. Na miejscu do późnych godzin pod nadzorem prokuratury prowadzili swoje zabezpieczenie śladów, jak również oględziny. Natomiast zwłoki w stanie znacznego rozkładu zostały na polecenie prokuratora zabezpieczone do dalszych badań oraz wykonanie sekcji zwłok.
W związku z lokalizacją znalezionego ciała media powiązały to ze sprawą Jacka Jaworka. Mężczyzna miał zbiec z miejsca zbrodni po zabójstwie brata, szwagierki i ich syna. Prokuratura jednak zaprzecza spekulacjom, że znalezione szczątki należą do poszukiwanego i wszczęła śledztwo w nowej sprawie. Na podstawie tych czynności stwierdzono, że zwłoki mężczyzny zostały zakopane na głębokości około kilkudziesięciu centymetrów i prawdopodobnie pozostawały w ziemi przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Czynności dowodowe dotychczas wykonane w toku tego postępowania nie wskazują na to, że są to zwłoki poszukiwanego za potrójne morderstwo Jacka Jaworka. W jego sprawie w dalszym ciągu trwają intensywne czynności poszukiwawcze. Jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny. Pozwoli to ustalić przyczynę śmierci oraz pobranie próbek do badań genetycznych. Pierwszy spadek temperatur sprawia, że część z nas przypomina sobie o zakupie opału na zimę. Kupując go w pośpiechu, internetowo, część z nas nie zwraca uwagi na źródło, skąd węgiel pochodzi. To idealna okazja dla oszustów, którzy podszywając się pod sklep PGG, wyłudzają pieniądze. Jak uniknąć takiej sytuacji, sprawdzała Karolina Komada. Wraz z rozpoczętym właśnie sezonem grzewczym pojawili się też pierwsi oszuści. Używając fałszywej strony i logo Polskiej Grupy Górniczej oferują atrakcyjne ceny węgla. W sieci niestety pojawiło się kilka fałszywych sklepów, które próbują wyłudzić pieniądze od klientów, oferując fałszywy towar, fałszywe strony internetowe. I przestrzegamy i prosimy naszych klientów, by zwracali baczną uwagę na oryginalność naszej strony, na to, by wpisywali właściwy adres naszego sklepu. Czyli sklep.pgg.pl. Oryginalna strona PGG posiada kilka zabezpieczeń, na które klienci powinni zwracać uwagę. W szczególności zaleca się sprawdzenie ogólnej grafiki sklepu internetowego i czy obok adresu jest kłódka. Wskazuje ona na to, że strona jest certyfikowana. Klienci powinni też sugerować się ceną oferowanego opału. Jeżeli widzimy węgiel oferowany dobrej jakości, który jest zbyt tani, też to powinno wzbudzić naszą czujność. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej to wahają się one obecnie od 1200 do 1750 zł w zależności od sortymentu węgla. To są najatrakcyjniejsze póki co ceny na rynku i one w najbliższym czasie takie pozostaną. Przed udostępnieniem swoich danych w razie wątpliwości zaleca się kontakt telefoniczny ze sklepem PGG. Tam, gdzie miał jechać 50, jechał 3 razy szybciej. Nawet 30 tysięcy złotych grzywny może zapłacić motocyklista, który w Wodzisławiu Śląskim w terenie zabudowanym jechał z prędkością 153 km na godzinę. W sobotę na ulicy Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim drogówka kontrolowała prędkość. Policjanci zatrzymali kierującego motocyklem, który pędził 153 km na godzinę, przekraczając dopuszczalne normy w obszarze zabudowanym o ponad 100 km. 40-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego odmówił przyjęcia mandatu karnego w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Teraz odpowie przed sądem, groził mu grzywna nawet do 30 tysięcy, a mundurowi zatrzymali mu na 3 miesiące prawo jazdy. 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został zaprezentowany światu jako papież Jan Paweł II. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii. Trwał prawie 27 lat. W tym czasie Jan Paweł II odwiedził raz albo nawet kilkukrotnie w sumie 132 państwa. Pozostawił olbrzymią spuściznę. Dokładnie 45 lat temu metropolita krakowski został wybrany na papieża. Papież Polak był pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu, niepochodzącym z Włoch. W 1981 roku podczas objazdu placu Świętego Piotra otwartym samochodem został postrzelony przez Mahometa Alego Akce. Od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów i polityków na całym świecie. Już w pierwszym przemówieniu, zaraz po wyborze, zwrócił się do wiernych nie po łacinie, ale po włosku. Niektóre poglądy głoszone przez Jana Pawła II wywoływały i nadal wywołują wyraźną krytykę. Różne środowiska oceniały jego działalność z odmiennych, czasem przeciwstawnych perspektyw, dlatego krytyka ta nie była jednolita. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. W 2014 roku został ogłoszony świętym.
Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.